Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku programu Na Osi. Co dzisiaj zobaczycie? Życiorys pewnego modelu ciężarówki. Ciąg dalszych drogowych przestróg. Ostatnią relację z targów Translogistyka. Porady i wyjaśnienia eksperta. Tuning z najwyższej półki. Ogień na tłoki. Startujemy na całego. Na początek, jak zwykle, stroboskop. Żądania odbiorców wymusiły na firmach transportowych dostosowanie się do reżimu dostaw just in time, w myśl którego towar ma się znaleźć w określonym miejscu w ściśle oznaczonym terminie. Jeden z przykładów rodzimych firm transportowych czujących się w tych dostawach jak ryba w wodzie jest Eron Trans, mający wszelkie atuty pozwalające wywiązywać się z takich terminowych zobowiązań. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży i rozległą sieć kontaktów na całym świecie potrafią tam opracować i uruchomić łańcuch dostaw, wykorzystujący wszelkie możliwe środki transportu. Wykonywane przez tę firmę przewozy obejmują nie tylko samo przemieszczanie ładunku, ale też organizację odpraw celnych eksportowych i importowych, obsługę magazynową i operacje przeładunkowe. Dzięki takiemu rozumieniu roli przewoźnika Eron Trans ma silną i stabilną pozycję nie tylko na polskim rynku. 72 lata temu, 5 lutego 1952 roku w Nowym Jorku przejścia dla pieszych wyposażono w sygnały świetlne z napisami Walk, idź i don't walk, nie idź. Jednak jak pokazano to w filmie Rain Man, takie oznakowanie mogło powodować zamieszanie na przejściu. Na świecie przyjęła się więc sygnalizacja świetlna w konfiguracji pionowej z kolorem czerwonym na górze, żółtym po środku i zielonym na dole. Praktyka pokazała, że takie rozwiązanie jest do przyjęcia nawet dla osób z deficytem rozróżniania niektórych barw. Osobiście lubię tuning samochodów osobowych, ale po ostatnim Master Trucku naprawdę ciężarówki stuningowane są piękne. Zobaczcie tą przepiękną ciężarówkę. Many z serii TGA, do której należy ten pękaty owad, produkowane były przez niemiecką firmę już od 2000 roku. Stanowiły one wdzięczną bazę dla wielu użytkowych nadwozi, a wiele z nich było też wielkoformatowym płótnem, na którym miłośnicy tuningu wizualnego XXL mogli dać upust swoim malarskim fantazjom. Często podczas naszych wojaży w poszukiwaniu najciekawszych pomysłów wartych pokazania w naszym programie spotykamy pojazdy z naniesionymi na karoserię obrazami. Przedstawiają one sceny z filmów, postaci aktorów lub piosenkarzy, a czasem są to też bohaterowie kreskówek. W przypadku przedstawianego dzisiaj pojazdu mamy do czynienia z całą jego przemianą, tym razem w potężnego owada. I tu wielu, którzy tę tunerską wizję oglądali, sprzecza się, czy jest to pszczoła, czy osa. Nam raczej ta przemiana pasuje do osy, bo użyto tu dużo koloru żółtego, a pszczoły w naturze posiadają więcej czarnych pasków. Ponadto ciekawie tu odwzorowane na odwłoku gruszce włoski są raczej rzadkie, a przecież pszczółki mają ich dużo, bo potrzebne im są do zapylania kwiatków. No i argument nie do odparcia, przecież o figurze niektórych pań głodzących się całe życie mówi się, że mają talię osy.
No a spójrzcie na to wspaniałe dzieło. Jak pięknie wygląda ta wąska talia tuż za kabiną. Chociaż umieszczony tam ciśnieniowy zbiornik pomalowano w sześciany przypominające złote plastry miodu. A przecież to głównie pszczółki zbierają ten wyjątkowy produkt. Oczywiście pamiętać też należy, że pojazd pomimo tego, że bierze udział w pokazach piękności na trackerskich zlotach, to pracuje też na swoje utrzymanie. A jak może pracować? Oczywiście jak pszczółka. Podziwiamy pomysł i perfekcyjne wykonanie, dbałość o szczegóły i ciekawe przedstawienie głowy owada z zaznaczonymi czułkami. Szczególnie widoczne są one, gdy w pojeździe otwarte są na oścież drzwi. Niepowtarzalny efekt uzyskano też dzięki specyficznemu malowaniu gruszki w kolory owadziego odwłoka. W trakcie wykonywania obrotów podczas mieszania betonu, pasy namalowane spiralnie po obwodzie zbiornika jakby pozorują ruchy, które wykonuje pszczoła, spijając nektar z kwiatów. Wnętrze kabiny, podobnie jak w innych tego typu pojazdach, wykonano standardowo. Jednak i tu znalazły się detale nawiązujące do całej koncepcji pojazdu. Dwie pszczółki wiszą w przeciwległych rogach kabiny, podczas jazdy poruszając się niezdarnie na krótkich zawieszkach, a na podszybiu w nieładzie leży dużo czarno-żółtych pluszaków, sprawiających raczej przygnębiające wrażenie. Dzisiaj to już wszystko w tym temacie. Oczywiście jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy zerknąć okiem kamery na tak ciekawą tuningową koncepcję. No i nie podejmujemy się rozstrzygania, czy autor miał na myśli pszczołę, czy osę, tworząc swojego owadziego kolosa. Przyznacie mi rację, że to piękne auto. A teraz witamy naszego eksperta, Rafała Kochanowskiego z firmy TransExpert. Mam pytanie od widza. Pan Andrzej z Trzebiatowa pyta, czy odpoczynek tygodniowy może zostać przypisany do 2 tygodni. Rafał, jak to jest? Bardzo często się zdarza, że odpoczynek tygodniowy jest rozpoczęty w 1 tygodniu, a zakończony w 2 tygodniu. Przepis mówi wyraźnie, że taki odpoczynek może być przypisany do 1 z tych 2 tygodni, ale tylko do 1, czyli albo do 1, albo do tego 2. I teraz dam taki przykład. Zaczynamy odpoczynek tygodniowy w niedzielę, strzelam o 12 w południe. Będzie trwał on, strzelam też 45 godzin. Możemy go przypisać do tygodnia numer 1 lub do tygodnia numer 2. To od nas zależy do którego, ale musimy pamiętać, że w każdym z 2 tygodni musimy zrobić co najmniej 1 odpoczynek regularny i 1 skrócony, tak? Czyli biorąc pod uwagę 2 kolejne tygodnie, ten 45-godzinny wykonany na przełomie zaliczymy albo do 1, albo do 2. Do 1 możemy. To pamiętać, żeby w 2 również odpoczynek co najmniej skrócony, bo tutaj powiedziałem o 45-godzinnym, został wykonany, czyli został rozpoczęty. Może być też taka sytuacja, że stoimy piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. No to mamy kilkadziesiąt godzin, tak? To ten odpoczynek, te kilkadziesiąt godzin jest już w zasadzie na przykład 92 godziny. To ten odpoczynek może być zaliczony w 45-godzinny w 1 tygodniu, bo to jest połowa jego, i 45 w kolejnym tygodniu, bo to jest 2. Więc w tym momencie mamy, to nie jest tak, że zaliczamy go do 2 tygodni, bo on jest tak długi, że może być podzielony i wpasowany w 1 tygodniu całe 45 i w 2 tygodniu całe 45. Ale w tym moim pierwszym przykładzie podałem typowy przykład, gdzie tylko małą część w 1 tygodniu zaczynamy, a kontynuujemy go w 2. I wtedy musimy się zastanowić, do którego z tych 2 tygodni go przepisać, aby było to zgodne z przepisami. Tyle. Powiem ci, jak słucham tych pytań, odpowiedzi jako zwykły kierowca, czyli kierowca kategorii B, to naprawdę kierowca zawodowy to jest ciężki kawałek chleba i naprawdę trzeba być na bieżąco, jeżeli chodzi o znajomość przepisów, bo to jest podstawa. Dlatego nie ułatwiajmy sobie i nie podchodźmy w taki prosty sposób. Naprawdę one nie są skomplikowane. Do połowy. Nie czytajmy do połowy. Tak. Słuchajmy i pytajmy się, bo to są akurat ważne sprawy. Jeśli chodzi o odpoczynki tygodniowe, to jest to bardzo skomplikowana sprawa w transporcie. Dziękuję za odpowiedź i zapraszam na krótką przerwę, po której zobaczycie. Życiorys pewnego modelu ciężarówki.
ciąg dalszy drogowych przestróg, ostatnią relację startów Translogistyka. Wracamy za moment. To już ostatnia relacja z targów Translogistyka. Zobaczcie. O skali i randze międzynarodowych targów transportu i logistyki Translogistyka świadczyła ostatnia, 10. edycja. Wystawa gościła 400 wystawców oraz ponad 10 tysięcy uczestników z 67 państw. 45% ekspozycji to firmy zarejestrowane za granicą. Dominowały firmy małe i średnie, co jest odzwierciedleniem struktury globalnego transportu. Oprócz przewoźników, firm logistycznych i spedycyjnych, wśród wystawców znalazły się organizacje i stowarzyszenia, takie jak Klub Polskiego Trackera. Chcemy poprawić jakość pracy kierowców, chcemy poprawić bezpieczeństwo kierowców oraz bezpieczeństwo i higienę pracy kierowców. Przewoźnicy zajrzą na każde stoisko, odwiedzą każde tego typu stowarzyszenie, aby znaleźć dobrych kierowców. Młodzi są bardziej otwarci na nowe technologie. Od tego nie ma odwrotu, a postęp technologiczny trwa. Pewnie gdyby w połowie XIX wieku zapytać dorożkarzy, co będzie w przyszłości, to by odpowiedzieli, że będą większe konie. Tymczasem nikt nie przewidział, że będą samochody początkowo napędzane na parę, później na silniki spalinowe. I ja sądzę, że za jakieś 10-15 lat możemy być zaskoczeni. Nie wiem, wodze fantazji tutaj puszczę, może jakimiś mikroreaktorami termojądrowymi. Kto wie, miniaturyzacja w informatyce uczyniła ogromny postęp i każdy z nas ma w kieszeni smartfona. Może niewiele większe będą reaktory atomowe w ciężarówkach. Tankowane raz na 25 lat, o ogromnej mocy i ciche. Czemu nie? Pewnie pierwszą taką ciężarówkę zobaczymy na targach takich jak Translogistyka w połowie XXI wieku. Z targami Translogistyka żegnamy się na rok. A teraz pora na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zapraszam. Mocowanie ładunku, a właściwie jego brak lub źle dobrana metoda zabezpieczenia transportowanych towarów bywają częstą przyczyną wypadków. Tutaj z pewnością nie zastosowano należytych środków, skoro belki stalowej konstrukcji rozsypały się jak zapałki. Z kolei na tym skrzyżowaniu doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, kiedy ze skręcającego w prawo zestawu spadł kontener. Szczęściem pojazdy oczekujące na wjazd na skrzyżowanie znajdowały się w takiej odległości, że wielkie stalowe pudło ich nie dosięgnęło. Kierowca tego furgonu też zlekceważył środki mocujące, ufając folii opakowaniowej i drzwiom nadwozia. Tymczasem jedno i drugie zawiodło, a uwolnione butle z wodą znalazły się na jezdni, tracąc przy tym swoją zawartość. A teraz przekonajmy się, jaką sytuację wynaleźli na dziś Andrzej i Romek. Panowie, jesteście tam? Dzień dobry, ze mną Roman Latyn. Witam. Będziemy analizować zdarzenia na drodze. W cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić pokazujemy różne wypadki, różne kolizje i nawet zdarzenia, w których się nic nie stało. Nie wiem, co dzisiaj tam zobaczymy na tym naszym ekranie. I jeżeli chodzi o to, jak to się wydarzyło, jak to się stało, to razem z Romanem mam nadzieję, że powiemy wam do kamery, a wy nam może później odpowiecie, czy my mamy rację, czy wy macie rację. Rozwikłać tę sytuację pomaga mi będzie jak zawsze Andrzej Wachowski. Andrzej, jedziemy z tym. Zapraszamy do oglądania. W tej kabinie nic nie zostało. Ale znowu mamy napis, że no one was hurt, czyli nikt nie ucierpiał. W sumie chyba znowu za duża prędkość, za mały odstęp. No tak, albo zasnął i później się obudził w ostatniej chwili i poszedł na lewą stronę. To jak byśmy to mogli nazwać? Ja myślę, że bilardowe rozbicie to było. Tak sobie na wesoło troszeczkę, bo kierowcom się nic nie stało, całe szczęście. Ale tragedia taka,
że jak ktoś po wypadku to ogląda, to jest niesamowity karambol. No, wstrząsające wrażenie to wywiera na mnie. No to jak zwykle, zgodnie z tradycją, zapraszam na nasz kanał na YouTubie, gdzie te analizy możecie oglądać, przyjrzeć się dokładnie, zastanowić się, skomentować, napisać. Może my się mylimy, tak. Może wy macie inne zdanie. Dokładnie, i swoje zdanie napiszcie, zobaczymy. Może wy macie rację, niekoniecznie my. Lajkujcie. I subskrybujcie. A ja zapraszam do programu Na Osi już za tydzień, do cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj Się Zabić. Do zobaczenia. Cykl Nie Zabijaj, Nie Daj Się Zabić to niekończąca się opowieść. A teraz zajmiemy się historią pewnego modelu samochodu. Zobaczcie. Pojawienie się nowej ciężarówki zawsze wywołuje bicie serca u fanów ciężkiej motoryzacji. Ale nie zawsze trwa ono długo, bo nowy pojazd zaczyna rozczarowywać. Zwłaszcza, gdy poprzednik miał doskonałą renomę. Coś podobnego zdarzyło się kiedyś z Scania. Model serii 4 musiał zderzyć się z legendą poprzednika. Legenda to mało powiedziane, to prawie kult serii 3. Można powiedzieć, że była ona sama w sobie marką i do dzisiaj jest ubóstwiana. No nie ma się czemu dziwić. Scania nie tylko świetnie zaprojektowała i wykonała tę serię, ale także nadała jej bardzo fajny wygląd, który podobał się na całym świecie. To był pierwszy globalny model Scania, ale zastanawiano się przy nim, jak wprowadzić różnego rodzaju nowości, aby nie zepsuć sobie świetnej reputacji. Obawy były, że Scania 4 ma pokonać Volvo, zwłaszcza w kabinach. No, błędów nie unikniono, no ale szybko poprawiono je i ta kabina faktycznie była cichutka, fajna, ciepła. Mnie się od razu 4 spodobała. Fajnie zaprojektowana, wygładzona. Miała też kilka fajnych, aczkolwiek dziwnych rozwiązań. W najwyższej kabinie jedną leżankę ulokowano nad głową kierowcy, a drugą tradycyjnie. Dzięki czemu, jeśli mieli w jednym czasie odpoczynek, mogli mieć ze sobą lepszy kontakt. Dla wygody lewarek miał łamaną konstrukcję. Pojawiły się zamykane stopnie wejściowe. Nie chodziło w ogóle o kształt opływowy, ale dla bezpieczeństwa, żeby nikt się nie wspiął po prostu do kabiny przy zamkniętych drzwiach. A ja wręcz przeciwnie. Ten nowy układ kabiny absolutnie mi się nie podobał, bo zakłócał takie normalne życie w szoferce. Nie jeden kierowca przydzwonił głową w leżankę, wstając z fotela, bo o niej zapomniał. A te chowane, zakrywane stopnie to może ładne, ale jednak też było to dosyć awaryjne rozwiązanie. No a na koniec to koło kierownicy wielkie jak od konnego wozu. Skrzynia OptiCruise była bardzo, no, może nie bardzo powolna, ale była powolna, ale to dobrze. Bo wielu kierowców miało pierwszy kontakt właśnie z taką skrzynią w tej Scanii. W ogóle kontakt w życiu. Za to ilość rodzajów kabin, podwozi, silników, układów napędowych była ogromna. Co chciałeś, to miałeś. Scania 4 to ostatni model tej marki, który miał silnik umieszczony przed kabiną. Być może ten samochód nie był zbyt urodziwy, niemniej jednak miał mnóstwo fanów. Jednak było tych miłośników zbyt mało, aby dalej produkować z zyskiem ten model. Seria 4 pojawiła się w bardzo dobrym momencie, ponieważ polskie firmy bardzo kochały Scanię, ale z drugiej ręki. Czwórkę kupowano jako nówki, oczywiście do transportu międzynarodowego, a w budowlance pojawiły się trochę później. Premierowym kolorem Scanii 4 była żółć, która w połączeniu z czarnymi plastikami sugerowała, nawiązywała do wyglądu osy lub innego tego typu owada. Mimo to model w 1996 roku zdobył nagrodę Ciężarówka Roku, a ogólnie wyprodukowano go ponad 300 tysięcy egzemplarzy. Scania bardzo szybko wyciągnęła wnioski ze swoich błędów i w następnej serii już ich nie było.
ale do tej pory można na drogach spotkać sporo czwórek. W stosunku do obecnie produkowanych ciężarówek są o wiele prostsze, bardziej niezawodne i tanie. Wiele firm w Polsce zaczęło swoją karierę właśnie od tego modelu, ale najczęściej to były używane po pierwszym lub po drugim właścicielu. Należycie obchodzono się z silniczkiem, to potrafił on osiągnąć do naprawy głównej od 1,5 do 2 milionów kilometrów, no chyba, że wcześniej urwał się wałek rozrządu. No, inne bolączki to kłopoty z pneumatycznym zawieszeniem kabiny. Zawsze psuł się stabilizator albo zawór poziomujący. Często zużywają się łożyska piast przednich kół oczywiście. W tylnych, czyli w dyferencjale urywały się zęby. Ale to w tych pojazdach, które były z retarderem. Ale na szczęście części są łatwo dostępne. Jednak na rynku pojazdów w dobrym stanie jest coraz mniej. Zatem przed zakupem wymagane są dokładne oględziny, zwłaszcza ramy, której zdarzało się dosyć mocno zrudzieć. Jakby nie było, wkrótce minie już chyba ze 30 lat, odkąd czwórka weszła na rynek. Scania serii 4 miała także wersję z kabiną brygadową, stosowaną głównie w wozach strażackich czy skandynawskich pomocach drogowych. Wszędzie indziej w Europie to rzadkość, a już szczególnie w Polsce. Scania 4 mało piła, rzadko się psuła i do dzisiaj nawet można ją spotkać w transporcie krajowym, bardzo często z naczepą samowyładowczą. No niestety, z uwagi na procedury przetargowe, Scania nie mogła długo pojawić się, zaistnieć w takich branżach jak komunalna czy straż pożarna, gdzie właśnie obowiązują procedury przetargowe. Ale po wejściu Polski do Unii stało się to możliwe. Wkrótce, gdy Polska weszła do Unii, zakończono produkcję Scania 4. Na rynku pojawił się nowy model, czerpiący z porażek i sukcesów poprzedniczki. Ale to już inna historia. I posłuchamy jej innym razem. Na tym kończymy na dziś, a w następnym odcinku zobaczycie. Tatę mechanika przy kolejnej naprawie. Ciąg dalszy drogowych przestróg. Nieco nostalgiczną wystawę. Porady i wyjaśnienia eksperta. Scanie za naszej zachodniej granicy. Zapraszam również do odwiedzania naszych stron internetowych oraz czytania naszej branżowej prasy. To co, do następnego. Cześć! Chyba tak, ale jakoś tak przez ta sprawiedliwość, ta widziałka. A co było wcześniej, przed? Od kubła do kubła. O, to pomieszałem obydwa. Czekaj, zmienić sweterek na inny, o filmach? Taki mam. Chłop, jak się patrzy, to było czymś innym, a to jest właśnie o tym. Si. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Bistro Kotwantego 4 Opol. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.